Hej, hej, dzień dobry wszystkim, z tej strony Mariusz. Słuchajcie, witam was wszystkich na moim kanale. Zrobiła się jesień i powiem wam, że nie miałem nic tam specjalnie na zewnątrz grzebać przy mojej Astronie, no ale jak to samochodami używanymi, słuchajcie, no zawsze coś się zadzieje. No i oczywiście całe lato było wszystko ok, a zrobiło się chłodniej i się okazało, że coś tam postukuje, popukuje i tak dalej, i powiem wam, że obstawiam na górne mocowanie amortyzatora. Czekam w tej chwili, słuchajcie, na kuriera. Zamówiłem sobie całą kolumnę MacPhersona używaną, tak z ciekawości. Zobaczę, czy to w ogóle warto te części używane kupować, na przykład z Allegro, żeby wam to pokazać i może też wam coś się z tego przyda, z tego materiału. No bo prawda jest taka, że nowe części dobrej marki Zaxa czy Monroa, no to chyba sam amortyzator, to muszę wam powiedzieć, będzie kosztował dobre 2,5 stówa albo jak nie więcej, sam amortyzator. A do tego jeszcze musicie mieć tą poduszkę mocującą, łożysko, osłonkę i odbój. Także wszystko razem to wam się może zrobić, słuchajcie, spokojnie 400 i na 400 zł na jedną stronę. Czyli no to jest niemały koszyk. Plus jeszcze robocizna. Jeżeli to sami ogarniacie, no to tam nie wiem, ile mechanicy teraz zbiorą, ale chyba za wymianę Amora to tak jest między 100 a 150 zł za stronę, tak mi się wydaje. Taki normalny warsztat, który się tam normalnie ceni, i to nie jest cena z najniższej półki, ani cena z najwyższej półki, bo jak pojedziecie do autoryzowanego, kurde, chłodne jest, ciężko im mówić, widzicie? Do Opelka, do stacji Opel, no to tam pewnie was skroją jeszcze więcej. Także ja sobie w tej chwili przygotuję, słuchajcie, narzędzia, podniosę samochód, odkręcę koło i za chwilę jestem. Jak przyjedzie ten MacPherson, pokażę wam, jak to wygląda, i nakręcimy sobie filmik, jak ja to robię. Także za chwilę wracam i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, jestem z powrotem. Jesteśmy już przy naszej Astrunii i będziemy sobie wywalać naszego MacPersona. Zobaczcie, to co musimy zrobić, tak: odkręcić sobie te dwie śruby, odkręcić tą śrubę, żeby uwolnić nasz łącznik stabilizatora albo końcówkę, jak tam wolicie. No i to co musicie zrobić, musicie sobie tutaj wypiąć tą wiązkę od ABS-u, słuchajcie, no i uwolnić łącznik, przewód elastyczny od naszego zacisku hamulcowego. Słuchajcie, no ja to już sobie uwalniałem, także mi to poszło łatwo, ale jak nie ruszaliście tego nigdy, no to tutaj musicie sobie po prostu i tu w ten uchwyt i tutaj w ten uchwyt po prostu nasikać dużo, dużo WD-40 czy tam innego środka, który to wam odrdzewi. No i wtedy sobie to wypiąć. I delikatnie to jest ten czujnik z czujnikiem, z tą, przepraszam, z kostką, żeby tego nie połamać, bo potem będzie problem z ABS-em. Będzie wam się po prostu palić kontrolka, że coś jest nie halo. System nie widzi tutaj tego czujnika na kole, także z tym uważajcie, bo to wszystko delikatne, to jest elektronika. Jak tutaj coś pokaszanicie na złączu, no to po prostu będzie system wam krzyczał, że wasz ABS jest uszkodzony. Także z tym uważajcie. Dobra, idziemy z koksem, słuchajcie. Ja sobie odkręcę najpierw tą śrubę. Tutaj mamy nasadkę 18, z tego co pamiętam, i tu chyba też są 18, także zaraz to sobie
podkręcam. Już mam 18, słuchajcie, założoną. Klucz na odkręcanie. No i mamy po zawodach, już mamy puszczone. O, przyjechała, słuchajcie, przesyłka, jest nasz MacPherson z powrotem, także zaraz jestem z powrotem. Ok, słuchajcie, zobaczcie, tą śrubę mamy tutaj uwolnioną. Ja sobie teraz odkręcę jeszcze te dwie śruby. Z tym, że to co zrobię, sobie podlewaruję, słuchajcie, tutaj naszą całą tutaj kolumnę, żeby sobie po prostu wyciągnąć tę śrubę, bo ja mam tylko z jednej strony podniesiony samochód, dlatego mi tutaj troszeczkę przekasza tutaj łącznik, a nie będę w to walił, żeby po prostu nie ściąć gwintu. Ok, zobaczcie, sobie podniosłem tutaj w tej chwili MacPhersona, podniosłem sobie podwahacz. W tej chwili mamy, zobaczcie, tą śrubę mamy w miarę osioła wyprostowaną, więc to co możemy zrobić, to widzicie, mamy uwolniony w tej chwili nasz łącznik stabilizatora. Także w tej chwili będę sobie odkręcał teraz naszą kolumnę MacPhersona, te dwie śruby. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, zblokowałem tutaj sobie z drugiej strony śruby. Tak, bierzemy klucz i po prostu odkręcamy. Widzicie? Cyk. Odkręcamy sobie naszą kolumnę. Tu mamy wszystko podlewarowane, więc możemy nasze śruby sobie w tej chwili wybić w ten sposób. Zobaczcie, nie wiem czy to dobrze widać. Wybijamy śruby. Troszeczkę popuszczę, słuchajcie, naszą kolumnę, żeby one mi się zluzowały tutaj. Nie wiem, czy mnie dobrze słuchać, bo to że trochę kamerę przestawię bliżej, żeby mi było lepiej słychać. Ja sobie w tej chwili popuszczę na podnośniku, słuchajcie, kolumnę całą w dół, żeby nasze śruby po prostu lżej nam troszeczkę wychodziły. No jeszcze trzymają dosyć sztywno. Jeszcze trochę popuścimy. Widzicie, popuściłem sobie teraz w dół całą kolumnę. No i zobaczcie, nasze śruby praktycznie można sobie wyciągnąć teraz praktycznie ręcznie. O. W ten sposób. O. Wyciągamy jedną, wyciągamy drugą. Otóż nam wszystko luźno tutaj lata. Także te dwie śruby wyciągnę i będziemy sobie zaraz demontować naszego, słuchajcie, MacPhersona z góry. Zobaczcie, śruby mamy już uwolnione, także praktycznie już cały nasz MacPherson
prawie mamy w powietrzu i teraz co musimy zrobić, to słuchajcie, musimy sobie, o, też to zrobię, żeby to było widać, może lepiej. Kurczę, operowanie, powiem wam, kamerą samemu to jest dupa, nie robota. No ale może mi się jakoś to uda zrobić, żeby to było z sensem. O. Żeby to się nie przewróciło. O, zobaczcie, to zabezpieczenie musimy sobie po prostu zdemontować. Także kapkę ściągamy, tą pokrywkę. I musimy ściągnąć nasze zabezpieczenie, słuchajcie. Ok, zobaczcie, tutaj osłonkę sobie ściągnąłem z tego naszego MacPersona. No i teraz możemy sobie uwolnić zabezpieczenie. O, odhaczamy sobie, widzicie, one jest na takich ząbkach. No po prostu trzeba je, o, w ten sposób sobie zobaczyć. Wyciągamy sobie, tylko uważajcie, żeby wam na dole nie wypadł cały MacPerson, jakiego tutaj teraz uwolnię. To on po prostu może nam wypaść. Włącz radio, bo jeszcze bana dostanę od Allegro. Ok, słuchajcie, radio wyłączone, bo miałem już tak, że muzyka z radia jakaś tam sobie grała i dostałem bana, ostrzeżenia o naruszeniu danych patentowych. Także takie to nie można żadnej muzyki w tle, słuchajcie, bo możecie, widzicie, dostać, kurczę, jakiegoś tam banika. Zobaczcie, ja sobie tutaj to przytrzymam i zobaczymy. Cały nasz MacPerson sobie wychodzi ładnie, o, zobaczcie, mamy naszego MacPersona uwolnionego. Tak to sobie wygląda. Także ja się na chwilę wyłączę i sobie przejdziemy na stół roboczy i tam sobie obejrzymy to wszystko. Ok, zobaczymy. Mamy nasze dwa MacPersony w tej chwili położone. To jest ten prawy MacPerson. I teraz zobaczcie, to jest część zamówiona z Allegro. Zobaczcie. Może sobie ten aparat troszeczkę tak zrobię, żebyście lepiej to widzieli. Tak wygląda nasz MacPersonik z Allegro. Widzicie? I powiem wam, że jestem zaskoczony trochę jakością tego ustrojstwa, bo ja tu nie widzę żadnej rdzy. I to jest dobry objaw, bo jeżeli nie widać rdzy, to znaczy, że ta część była wymontowana z jeszcze dobrego wozu. Ona, zobaczcie, nawet jest, o, jest nawet w gratisie kawałek łącznika stabilizatora. A teraz sobie, słuchajcie, zobaczymy MacPerson, który miałem w aucie. Nie wiem, czy to widzicie w kamerce, ale ten mój, no to taki jest, powiem wam, przyrdzewiały troszeczkę tutaj na łączeniach. I powiem wam, że tak obstawiam, mam nadzieję, jak nie trafiłem, to trudno.
że tutaj górne mocowanie, one mi po prostu troszeczkę popukiwało, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj, no tak, to nic co nie widać, ale mogło tak być, że to mocowanie, one no, mi popukiwało. I przypuszczam, słuchajcie, że to jest w ogóle, to jest MacPherson jeszcze. No możliwe, że jest jeszcze nawet pierwszy montaż, bo jak ja kupiłem swoją Astrunię, to ona miała, słuchajcie, niecałe 100 tysięcy kilometrów przejechane, tam 98 bodajże było na zegarze. To tak, no plus jakieś tam skręcenie 50, czyli miała miejsce 50 tysięcy, a może się mylę, nie wiem, bo to tam różnie to bywa, ale to mi wygląda, powiem wam, na pierwszy montaż, naprawdę. To mi wygląda pierwszy montaż General Motors, to jest pierwszy montaż, powiem wam. Dokładnie. Nie wiem, czy to ta nalepka tu będzie widać. Tu jest GM nawet, o, widzicie? O, dzieciaki, tu rdzy pełno dookoła. Także dopóki to jeździło, słuchajcie, po drogach Deutschland, Liebend, alles, no to było ok. Natomiast jak zaczęło jeździć po naszych, wiadomo jakich, kurcze, drogach testowych w Polsce, no to się rozpierdzieliło i tyle. I tak to długo wytrzymało, bo ja z moją Astrunię kupiłem, słuchajcie, w 2016 roku. Od koniec, czyli tak 2017 zacząłem nią jeździć. No to wytrzymało to długo. I zobaczcie, ja za to dałem 1,5 stówki za tego MacPhersona. Zobaczcie, mamy Amor w komplecie, mamy osłonkę, mamy tutaj górne mocowanie. Mamy sprężynę w komplecie, także no jakbyście poszli do portami czy do sklepu, no to by troszeczkę to kosztowało dużo więcej, tak mi się wydaje. No dobra sprężyna, oryginalne, oj to jest, słuchajcie, to jest Febi Bilstein, więc marka po żądelu. Bilsteina tam montowałem raz i Amory i wahacze, powiem wam, i w BMC i w Mercedesie, jak kiedyś miałem. I to spokojnie, powiem wam, było lepsze od tych klamotów z pierwszego montażu, także no zobaczymy, jak to będzie w aucie sobie latać. Zobaczymy. Także to sobie wyczyszczę, odkręcę tą wallbogę wiszącą. Fajnie, coś to w ogóle to, nie wiem, albo było złamane, tak wygląda, złamane chyba. Złamane, bo to, o, widzicie, to jest plastikowy łącznik, ja mam metalowy u siebie w aucie. I jak to dostało gdzieś strzała, to mogło pęknąć albo po prostu podczas jazdy pęknąć. Bo mi się też tak zdarzyło, że podczas jazdy po prostu ten łącznik, on sobie pękł. Także ja sobie to umyję i widzimy się zaraz przy aucie i będziemy montować z powrotem Miśka. Słuchajcie, jesteśmy już przy samochodzie. MacPherson jest już wstępnie osadzony. Zobaczcie, przełożyłem już sobie praktycznie te dwie śruby mocujące naszego MacPhersona, tak żeby tutaj sobie załapać mniej więcej i to wszystko. Tutaj już wstępnie sobie zabezpieczyłem zabezpieczeniem, tak jak widzicie. Oczywiście osadzenie to jak zwykle jest misja kamery. Zobaczcie, teraz to co musimy zrobić, to sobie po prostu zapiąć to nasze zabezpieczenie tutaj na nasze MacPherson. To jest taki zatrzask plastikowy. Uważam, że to jest to fajne, wygodne, szybkie, ale no jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to o, widzicie, już ręką może sobie leciutko to dociągnąć i to już praktycznie siedzi.
Już dwa razy to ściągałem, także nie róbcie tego używanego, nie montujcie, chyba że w bardzo dobrym stanie. Pamiętajcie, zawsze zabezpieczenie nowe, nie tak jak ja. Ja po prostu kupię sobie potem w hurtowni i to wymienię, żeby to było bezpiecznie. Bo ja to chyba ściągałem już ze dwa albo trzy razy przy robieniu filmików. Także jak to by pękło, to po prostu będzie wam latał cały MacPherson. No i nie będziecie mieli prowadzenia koła, no i może się naprawdę dużo, dużo wydarzyć. Także tu mamy zabezpieczoną sprawę, także mamy już zamknięte. Przejdziemy sobie na dół i zmontujemy sobie resztę naszego MacPhersona. Zobaczcie, nakrętki mam już ponakręcane tutaj. Namocowanie kolumny. No także po prostu wezmę pneumata i w tej chwili sobie podokręcam. Z drugiej strony oczywiście musicie to sobie zblokować, skontrować, żeby to wam się nie obracało. Dobra, przekręcimy. Zobaczcie, mamy już naszą kolumnę skręconą. Teraz musimy sobie założyć tutaj łącznik stabilizatora. Ja to może z drugiej strony kamerkę postawię, żeby to było lepiej widać. Kręcenie filmów, to muszę wam powiedzieć, to jest takie wachlowanie. Jeżeli się nie ma swojego operatora, no to to jest takie trochę uciążliwe, bo bym to nie miał zmontowane. Podniosę sobie jeszcze troszeczkę kolumnę. O, widzicie, tak, żeby sobie po prostu bez problemu tutaj załapać sprawę. Kontrolujemy kluczem sobie tutaj 17, słuchajcie, i po prostu przekręcimy sobie ten nasz łącznik. Dobrzemy nakrętkę, kurczę, to słabo to widać, ja to coś tam robię, a wy nie widzicie, co ja robię. Zakręcamy naszą nakrętojku. Nakrętajki zakręcamy. Oczywiście odkręciłem zamiast zakręcić. Zdarza się. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. O, nakręcamy sobie, widzicie to? I po prostu musimy to potem tutaj 17 dokręcić, skontrować i sobie łącznik dokręcić. O, w ten sposób, widzicie, on jest w tej chwili już skontrowany. Bierzemy klucz. Dokręcamy. Jeszcze troszkę dokręcimy.
i praktycznie nasz MacPherson, widzicie, siedzi. Także robota szybka, jak się ma narzędzia, to tam chwila, moment i praktycznie pozamiatane. Muszę wam powiedzieć. Dobra, sobie przełożę kamerę, żebyście to widzieli wszystko. Także został nam tylko ewentualnie do zmontowania. O, teraz lepiej. Zostało nam do zmontowania tutaj ten przełączniczek. Przepraszam, kostka ABS-u, nie przełączniczek. Sobie to odwrócimy w ten sposób. Zobaczcie, tak. Tutaj mamy kosteczkę i ją po prostu sobie wpinamy w ten sposób. Wpinamy, przekładamy. Przekładamy sobie, słuchajcie, nasz przewód hamulcowy. W ten sposób. On musi ładnie tutaj przejść. I potem założymy po prostu zawleczkę i będzie git. O, on już siedzi, widzicie? Ten przewód, nie wiem na ile to widać, kurczę, to wszystko. Teraz spróbuję to pokazać jeszcze. O, widzicie, przewód wpinamy w ten sposób. Przekładamy tutaj przez ten otwór, to ucho i go sobie po prostu musimy w ten sposób pasować. Widzicie to? I potem na końcu oczywiście musicie sobie założyć jeszcze zawleczkę, bo bez zawleczki ani rusz, powiem wam szczerze. I to jest też nie zawsze, że tak powiem, wszystko ładnie chce współpracować, jak jest z innego samochodu. O, także trzeba ją sobie tak popukać, żeby ona wam po prostu weszła. O, tak. Dobra, ja to, słuchajcie, zrobię poza kamerą, bo nie mam troszeczkę czasu dzisiaj. Ale generalnie tą zawleczkę musicie sobie tutaj osadzić na przewodzie hamulcowym, żeby wam to potem się nie wypięło i nie dędało swobodnie. O, zobaczcie, ta zawleczka, ona po prostu musi być wbita. Tutaj, tam jest takie wyżłowienie, żeby tutaj wam to ładnie wszystko zabezpieczało w ten sposób. No? No, także on tutaj sobie siedzi, widzicie, złącze naszego ABS-u. Siedzi sobie ładnie przewód elastyczny. Z czym, że ja na wiosnę chyba też będę tam robił filmy o wymianie przewodów elastycznych. No bo tu trzeba na spokojnie tam, a teraz to wiadomo, chwila, słońce za chwilę leje i tak dalej, i tak dalej. Także takie parnikowe, mechaniczne, no to niestety, ale musi być pogoda, albo musi być po prostu warsztat, żeby to na spokojnie zrobić i pokazać. Także pewnie zrobię też regenerację wtedy zacisków, jak to się robi i tak dalej. Także MacPherson siedzi, wystarczy, słuchajcie, założyć koło i mamy, słuchajcie, po robocie. Także słuchajcie, jak wam się podobało, to dajcie łapkę do góry, zróbcie suba mojego kanału, udostępniajcie ten filmik, żeby tam innym posłużyło, jak są zainteresowani, sami coś tam pogrzebać. I trzymajcie się, do następnego filmu. Na razie, hej, cześć.